Sport po krakowsku, odsłona druga. Witamy serdecznie naszych słuchaczy. W pierwszym odcinku mówiliśmy o pływaniu, a teraz płynnie przechodzimy do klubów. Nie do tych klubów, które są zlokalizowane w centrum miasta czy na Kazimierzu, gdzie można potańczyć i dobrze się pobawić, zwłaszcza wieczorami, ale powiemy o klubach sportowych, a tych z całą pewnością można powiedzieć jest w Krakowie zdecydowanie więcej niż tych klubów tanecznych. Witam w tym podcaście realizowanym przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie we współpracy z redakcją lovekraków.pl moich szanownych gości. Dzisiaj tylko w męskim gronie są z nami pan Krzysztof Kowal, dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, pan Jacek Małek, wiceprezes klubu sportowego Bieżanowianka, Michał Skórka, wiceprezes do spraw sportowych Kolejowego Klubu Wodnego 1929 i Piotr Działowy, kierownik sekcji kolarskiej WLKS Kraków Sfoszowice. Na początku słowo wyjaśnienia, o jakich klubach będziemy mówić, a szczególnie o jakich sekcjach. Jak mogliście usłyszeć, nie będziemy mówić o piłce nożnej, o siatkówce. To przecież ważne sporty, ale bardzo popularne, ale chcemy w tej audycji pokazać bogactwo naszego miasta, jeżeli chodzi o wybór dla dzieci, dla młodzieży, żeby w tym roku szkolnym, który właśnie się rozpoczyna, rodzice razem z dziećmi mogli wybrać jakieś zajęcia dodatkowe, dzięki którym dzieci będą dbały o tężyznę fizyczną, ale będą też odpowiednio prowadzone, a to będzie wpływać oczywiście też na ich wychowanie. I jak mówi się teraz o tych krakowskich klubach, których przedstawiciele są z nami w studiu, no to nie sposób zacząć od klubu kajakarskiego. Adrianna Konkol to jest głośne nazwisko w ostatnim czasie, ta 21-letnia zawodniczka, która jeszcze całkiem niedawno ścigała się z juniorkami, ma na koncie 2 złote medale w K4 na 500 metrów w Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy. I pierwsze pytanie do pana Michała Skórki z Kolejowego Klubu Wodnego. Jak przyjęliście ten sukces i czy jeszcze nim żyjecie, czy stąpacie twardo po ziemi, żeby za bardzo, mówiąc po kajakarsku, nie odpłynąć, ale takich dziewczyn, takich chłopaków było jeszcze więcej? No tak, no jeszcze dochodzimy do siebie po tych sukcesach. No jest to bardzo duże osiągnięcie w tym roku. No i w ogóle w całej karierze, w całej historii Kolejowego Klubu Wodnego to jest największy sukces. A przypomnijmy, że 1929 rok to jest tak, powołanie tego klubu, rozpoczęcie działalności, więc rzeczywiście to trwało, ale warto pracować. Tak, jesteśmy jednym najstarszym klubem kajakowym w Polsce. Tak naprawdę kajakarstwo zaczęło się, można powiedzieć, w Krakowie, bo tutaj w 1928 roku powstał Polski Związek Kajakowy, no i potem zostały założone przeważnie nasz klub. Oczywiście inne kluby też były. Krakowia miała swoją sekcję kajakową, ale jako najstarszy klub, tak, zostaliśmy w Krakowie do dnia dzisiejszego. Czy można powiedzieć o Adriannie Konkol, że teraz już złota, a skromna dziewczyna? Jak wyglądała jej przygoda? No bo to już koło dekady, albo nawet ponad dekadę treningów w waszym klubie. Tak, zaczynała, najpierw trenowała narciarstwo zjazdowe, a po namowach naszego trenera, bo jej mama też pływała u nas w klubie, i po namowach naszego trenera Bogusława Birosa zaczęła trenować kajakarstwo. Strzał w dziesiątkę, tak. Osiągała sukcesy na Mistrzostwach Polski, kiedyś zdobyła 3 z rzędu Mistrzostwa Polski. No i ta kariera się jej rozwijała, no i w końcu została powołana do kadry narodowej, no i mamy tego teraz efekty. Po kilku latach zdobyła Mistrzostwo Europy, Mistrzostwo Świata. W zeszłym roku na dystansie 200 metrów K2 zdobyła brązowy medal. Także cały czas idzie do przodu, rozwija się, jest bardzo fajną osobą, fajną dziewczyną, miłą, sympatyczną, no i przede wszystkim skromną. No i ona ma 21 lat, więc apogeum, taki najlepszy czas w jej dyscyplinie, to cały czas dopiero przed nią, prawda? Dokładnie. Panie dyrektorze, zwracam się do dyrektora Kowala, Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Po takich sukcesach chyba szczególnie się serce raduje, że te wszystkie środki, które przeznaczacie też na rozwój bazy sportowej, na realizację też różnych
programów, no to się zwraca. Teraz widać po takich wynikach. Tak, teraz widać, że ta polityka od lat prowadzona przez miasto, czyli rozwój bazy sportowej i dawanie wędki klubom, a nie utrzymywanie klubów, daje swoje efekty. Akurat mamy dzisiaj trzy kluby, w których można powiedzieć, że bardzo dużo w ostatnich latach się zadziało, bo i na Krakusie, i na Bieżanowiance mamy piękne nowe obiekty sportowe, które stanowią jakby nową jakość dla tych klubów, możliwość rozwoju, możliwość treningów. To samo na Krakusie, to samo przecież jak widzimy dzieje się na innych klubach, natomiast tak jak sam pan redaktor powiedział, są to dyscypliny zupełnie inne. Mówimy o dyscyplinach, które się dopiero dobijają do tej czołówki uprawiania. No kolarstwo, to wiemy, że teraz wszyscy jeżdżą na rowerach. Mamy przykłady znakomitych mistrzów, którzy ciągną to kolarstwo i stąd Krakus jest taką kolebką tych mistrzów. Zapasy, które są pięknym sportem, który wraca ten sport do szkół, no myślę, że pewnie jeszcze usłyszymy od pana prezesa, ale za parę lat będziemy się też cieszyć medalowo. Także ta polityka daje to, że młodzież coraz bardziej garnie się do klubów. Miasto wydaje rocznie prawie 30 milionów na infrastrukturę sportową, 6 milionów na granty, które bezpośrednio trafiają do klubów i do młodzieży, zawodników. Także myślę, że jest się czym cieszyć i już te żniwa medalowe świadczą o tym, że będziemy mieć pożytek, myślę, że już niedługo na olimpiadach czy na Mistrzostwach Świata. Patrzę teraz na wiceprezesa Bieżanowianki, pana Jacka Małka. Pan wspomniał jeszcze przed nagraniem, że jeszcze nie ma w tym momencie takich sukcesów, jakie były w zamierzchłych czasach, ale macie od 2 lat piękny obiekt, oddany w pandemii, nawet pisałem w Love Kraków, że otwarcie w maseczkach, bo tak to było chyba w połowie maja. No to zmieniło też wasze działanie, tak? Trochę inny świat. Proszę powiedzieć, jak się korzysta z tej bazy i też o ostatnich sukcesach, bo nie ma jeszcze takich bardzo, bardzo wielkich, ale to nie znaczy, że ci młodzi zawodnicy stoją w miejscu. Tak, dokładnie jak pan powiedział, no jest to uważam najnowocześniejszy obiekt w Polsce w tym momencie tego typu, jeśli chodzi o zapasy. Dzięki temu no, odbudowujemy sekcję, skupiamy się głównie teraz na młodzieży, na powszechności tego sportu. Mamy ponad 150 dzieciaków trenujących regularnie zapasy, no i są pierwsze sukcesy. Nasz wychowanek, obecnie reprezentujący AZS AWF Warszawa, zdobył w Rzymie w tym roku brązowy medal Mistrzostw Europy Młodzieżowców, więc się bardzo cieszymy, bo zaczynał i trenował u nas. W tym roku młodzik, wicemistrz Polski Dominik Skowron, kadet Dawid Malik, wicemistrz Polski i taka nowa formuła, którą żeśmy razem z miastem Kraków organizowali mistrzostwa U15. W Mistrzostwach Polski też mamy medal brązowy. No, cieszymy się bardzo, jeśli chodzi o tą infrastrukturę i to przynosi korzyści takie wymierne. No, są medale, jest młodzież, więc tak jak pan dyrektor tu wspomniał, dzięki tej nowoczesnej infrastrukturze myślę, że będziemy się jeszcze cieszyć nieraz. A po oddaniu tego pięknego obiektu widzicie większe zainteresowanie też rodziców, dzieci, bo wiadomo, że charaktery, wielkie postaci też tworzyły się często no, w słabych warunkach. Mamy wiele takich historii w światowym sporcie, no ale jednak jak się wchodzi do pięknego budynku i też oczy same się radują, no to jest też coś fajnego. Znaczy, zgadza się. Rzeczywiście charaktery kształtowały się w trudnych warunkach. Sam trenowałem w starym budynku i wielu mistrzów olimpijskich też z takich warunków wyrosło, ale proszę państwa, no, sytuacja się zmieniła. Teraz mamy nowoczesność, są coraz lepsze warunki. Rodzice też zwracają uwagę na to, jak wygląda obiekt, jakie są szatnie, jakie jest zaplecze. Oczywiście najważniejszym osobą jest trener, ale na to się zwraca naprawdę teraz większą uwagę. No ja powiem szczerze, trenowałem 12 lat w Bieżanowiance, mój tata raz się pojawił w klubie, a teraz rodzice są codziennie na treningu. To widać, jakie są zmiany. Przechodzimy teraz do WLKS Krakus Foszowice. Dwa kółka, jedna z kilku sekcji tego klubu. Panie Piotrze, pan jest kierownikiem sekcji kolarskiej. Krakus kojarzy się z Majką, jeszcze niedawno z Marczyńskim, który zakończył karierę Kasią Niewiadomą.
No ale rosną kolejni. Jak to u was teraz wygląda i jakie są widoki na kolejne sukcesy? Na przestrzeni ostatnich lat zdobywaliśmy wiele medali. Oczywiście zajmujemy się kategoriami młodzik, junior młodszy oraz junior i wśród chłopców i dziewcząt. I tych medali było sporo, cały czas pracujemy. Są nowe talenty, które się pojawiają w klubie. Nie zawsze jest tak, że jadąc na imprezę mistrzowską, z góry można założyć, że medal będzie, pomimo tego, że mamy już utalentowanych zawodników. Często pojawiają się też medale takie nieoczekiwane, ale tych sukcesów w ostatnich kilkunastu latach było bardzo dużo i oczywiście zaczęło się od tych zawodników, przede wszystkim od tych zawodników, których pan wymienił. Teraz młodzież ma z kogo brać przykład, wzoruje się na nich, może realnie zobaczyć, że ci zawodnicy w tym klubie osiągnęli już takie sukcesy międzynarodowe i to ich mobilizuje do lepszej pracy. Pan zaangażował się w sekcję kolarską trochę albo więcej przez synów, którzy tam trenowali i to już też no, kilkanaście lat temu. Warunki kiedyś, a dzisiaj w Swoszowicach dwa różne światy. Oczywiście bardzo poprawiła nam się infrastruktura tutaj klubowa. Przede wszystkim mamy nowy budynek, nowoczesny. Mamy siłownię, boisko, które dla nas też jest istotne w okresie przygotowawczym. Mamy boisko ze sztuczną nawierzchnią, oświetlone. Bo w klubie tak naprawdę czas podczas treningów spędzamy głównie w okresie przygotowawczym, czyli koniec listopada, marzec. Wtedy trenujemy tak naprawdę w obiekcie w Swoszowicach i korzystamy właśnie z siłowni, również z boiska. Natomiast już od marca głównie na szosie, ale oczywiście to bardzo pomaga i też tak jak tutaj wcześniej pan wiceprezes Bieżanowianki mówił, że rodzice zwracają uwagę, jak wygląda klub, także tylko się cieszyć teraz z takiej infrastruktury, jaką posiadamy. Panie dyrektorze, zwracam się tutaj do pana Krzysztofa Kowala. Tych klubów jest bardzo dużo. Czasem jak sam przeglądam różne listy, to się dziwię, że jest klub o takiej nazwie. Czy my jesteśmy w stanie policzyć, ile dzieci, ile młodzieży trenuje w tych klubach? No bo to są potężne liczby. Oczywiście, że tak, mamy taką statystykę. Ile jest klubów w Krakowie, to jest pierwsze pytanie. Jedni mówią, że 300, drugi 250, bo powstają co chwilę nowe. Żeby się oprzeć na faktach, to ja powiem, na ostatnim konkursie grantowym 120 klubów sportowych, które przystąpiły do konkursu grantowego i otrzymały te granty. 123 projekty, ponad 30 tysięcy bezpośrednio korzystających z tych grantów. Także to tylko cieszy, że widzimy, że w tych klubach, gdzie dawniej no rzeczywiście trudno było, żeby ktoś przyszedł, no bo jeżeli nie było warunków, to nikt nie garnął się do tych dyscyplin. Teraz mając te wzorce, o której tu panowie mówili, czyli Majka niewiadoma, kajakarki, jest na kim się wzorować, jest gdzie trenować. Więc ja myślę, że teraz cierpimy, w cudzysłowie cierpimy, na nadmiar bogactwa, czyli czym więcej dzieci przychodzi i chce uprawiać daną dyscyplinę sportu, nie każdy musi być od razu mistrzem, ale sam ruch, sam to, że uczy się walki z samym sobą, że uczy się współzawodnictwa, to jest ta wartość dodana, gdzie właśnie trzeba postawić na sport, na rywalizację, aby dać tej młodzieży możliwość po prostu przebywania na świeżym powietrzu czy w nowoczesnych halach, gdzie mogą rzeczywiście efektywnie spędzać swój czas. Podkreślił pan to bogactwo. Teraz zwracam się do przedstawiciela Krakusa Swoszowice. Jeżeli rodzic z dzieckiem mają postawić na kolarstwo, to wiadomo, że dziecko musi to polubić, ale dlaczego miałoby wybrać właśnie tą sekcję w waszym klubie, jeżeli się zastanawia? Co jest atutem i dlaczego fajnie na tych dwóch kółkach pojeździć też troszkę inaczej niż po mieście? Na pewno zgłaszają się do nas dzieci, młodzież czy rodzice z dziećmi, z młodzieżą, które już są zainteresowane kolarstwem, bo jest to ciężki, bardzo trudny sport siłowy i no, wymaga bardzo dużego zaangażowania. Oczywiście
można, tak jak pan dyrektor wspominał, że nie każdy zostaje mistrzem i przez naszą sekcję przez wiele lat bardzo wielu zawodników u nas trenowało, a tylko nielicznym udaje się osiągnąć sukces. Także trenowanie kolarstwa uważam, że jest bardzo istotne dla młodych ludzi, bo to kształtuje charakter, uczy dyscypliny i nawet jeżeli ktoś nie osiągnie sukcesu takiego sportowego, to i tak zostanie to mu na całe życie, będzie z tego korzystał praktycznie przez całe życie, bo to na pewno go ukształtuje. A w kolejowym klubie wodnym, jeżeli chcecie przyjąć dziecko, to w jakim wieku, jaki jest taki najlepszy czas i takim podstawowym warunkiem to jest brak strachu przed wodą, czy zupełnie się mylę? Najlepszym okresem dla dzieci, żeby zaczęły przygodę z kajakarstwem, to są dzieci w wieku 9-13 lat. Czy dziecko się nie powinno się bać wody? Zawsze dzieci tam do pewnego wieku pływają w kamizelkach asekuracyjnych, także ten strach nie jest uzasadniony. Także dziecko, każde, które przyjdzie, będzie się czuło naprawdę swobodnie, bezpiecznie i spokojnie każdy może do nas przyjść i zacząć przygodę z kajakarstwem. Słyszeliśmy od przedstawiciela Krakusa Swoszowice, że też przydaje im się boisko, no bo to nie tylko jeżdżenie na rowerze, tak samo jak piłkarz, nie tylko kopie piłkę, ale chodzi na siłownię i tak dalej. Jakie aktywności też przydają się w takim treningu odpowiednim do kajakarstwa? Wiadomo, że w okresie, gdzie jest wiosna, lato i jesień, to treningi odbywają się na wodzie, na Wiśle. A poza sezonem dzieci trenują na różnego rodzaju halach sportowych, na basenach. A starsi zawodnicy to już jest takie stricte przygotowanie przedsezonowe na siłowni. Także praktycznie dziecko rozwija się całą ogólnorozwojówkę. Jest w stanie zrobić. Dokładnie, rozwija się tutaj tak w pełni. W pełni, można powiedzieć. Tak. Pytam teraz pana Jacka Małka. Pan mówi, że sam kilkanaście lat trenował. Co panu dały zapasy? No, dały mi bardzo wiele. Pan dyrektor tu pokazuje mięśnie, ale powiem państwu, że wszystkie cechy motoryczne, to niejednokrotnie powtarzał prezes Supron. Zapasy są świetną taką bazą do pozostałych sportów. Zaczynamy teraz dosyć wcześnie, ale tutaj siła, wytrzymałość, szybkość, zwinność jest bardzo ważna, więc wszystkie cechy motoryki równomiernie rozwijamy. No i jest też ten przeciwnik, prawda? Jest rywalizacja z przeciwnikiem, to kształtuje niesamowicie charakter. No i później zdecydowanie łatwiej jest poradzić sobie po prostu w życiu. I tak pan tutaj powiedział, co mi dały? No bardzo wiele. Powiedziałbym nawet, że wszystko. Zdrowie, charakter, dyscyplinę, systematyczność. Co tu chcieć więcej? Kolarstwo to w wielu przypadkach sport zespołowy, chociaż wiele osób cały czas tak nie myśli, no bo wydaje się, że jeden jedzie, a nie zwraca uwagi na to, że jest cała grupa, która pracuje na jego sukces. Podobnie jest też w kajakach. No, w zapasach walczy tak. Jedna osoba sama, ale ten team spirit też musi być, prawda? Bo często macie zawody drużynowe i cegiełka każdego takiego zawodnika buduje ostateczny sukces. Tak, no mamy tutaj już od dobrych paru lat, reaktywowaliśmy wspólnie z miastem i z zarządem infrastruktury sportowej jako partnerem głównym międzynarodowy turniej Bajorka. I no tam głównie kładziemy nacisk na drużynowy wynik, bo na tym nam najbardziej zależy, żeby to było jak najwięcej osób wystartowało w tym turnieju i po prostu zdobywało doświadczenie już w tym młodym wieku, bo to są dzieci, młodzicy, kadeci. I w tamtym roku udało nam się zdobyć, był historyczny też wynik, no drużynowo pierwsze miejsce. Miejmy nadzieję, że w tym roku postaramy się obronić, tak jak pan powiedział, no jest sukces, bo jest to sukces drużynowy. Jak pan dyrektor Kowal pokazywał te mięśnie, no to nie mogę zapytać, co jemu dał sport w młodości. Jak mówią na mieście, no podobno całkiem dobrze zapowiadający się tenisista. Ho, to już rzeczywiście parę lat temu było, żeby nie powiedzieć paręnaście. Oczywiście tenis mi dał bardzo wiele, bo to zaczynaliśmy jeszcze na Nadwiślanie w czasach jeszcze gdy ten tenis w Polsce był, nazwijmy to, takim sportem trochę luksusowym, prawda, traktowany był jako
Teraz to już wiemy, że wszędzie można go uprawiać i grać. Potem koszykówka. Co mi dał? Ja myślę, że tutaj pan prezes idealnie trafił. Przede wszystkim charakter i walkę z przeciwnościami, bo to jest najważniejsze, a w życiu każdy spotyka co chwilę na swojej drodze jakieś przeciwności. I to, co tutaj też powiedzieliśmy, to jest ta współpraca w grupie, bo to jest chyba najważniejsze, bo czy to jest sport indywidualny, czy zespołowy, to zawsze przebywa się w jakiejś grupie, czy na obozach, czy w klubie, czy na zgrupowaniach i wtedy wychodzi to, że trzeba umieć współpracować z kolegą, koleżanką i tak dalej, więc myślę, że te cechy są najważniejsze, które później po zakończeniu uprawiania sportu, bo nie powiem kariery, przydają się w życiu i dają to nowe wyzwanie i są bardzo pomocne. A to doświadczenie sportowca, młodego sportowca, pomaga też w funkcji dyrektora ZIS-u, no bo inaczej człowiek patrzy, jak czegoś tak nie dotknął, prawda? Jak nie poznał. Nie, no oczywiście, przecież trudno robić coś, o czym by się nie miało pojęcia w praktyce, no więc ten sport właściwie od dzieciństwa i jeszcze później pozwala przede wszystkim rozumieć to, czego oczekują kluby czy zawodnicy, prawda? I ja się bardzo cieszę, że od prawie 15 lat udaje nam się spędzać dużo czasu i w klubach sportowych i rozmawiając z trenerami, czego oczekują i jakie są ich życzenia, powiedzmy. I myślę, że widać na mapie sportowej Krakowa, jak to się zmieniło, ile powstało obiektów sportowych, boisk i tak dalej, czyli jak ja nazywam, ile powstało obiektów, na których można uprawiać właściwie każdą dyscyplinę sportu. I myślę, że no, idźmy dalej tą drogą, bo tylko aby wychować mistrzów, to trzeba zaczynać właśnie już od jak najwcześniejszych dziecięcych lat i wtedy nie będzie kłopotu, żeby w Krakowie odrodziły się te sekcje zespołowe, bo cały czas czekamy na koszykówkę, siatkówkę i tak dalej, ale jak będzie baza i będzie młodzież, to na pewno doczekamy się i drużyn mistrzowskich. Teraz zapytam panów, jak do was trafić? Żyjemy w czasach, że jest internet, są media społecznościowe, macie swoje strony internetowe. Zacznę tutaj od Kolejowego Klubu Wodnego. Akurat macie bardzo fajną stronę, tam też wszystko można znaleźć, tam można zadzwonić, napisać, jak zainteresować się waszą ofertą. No, wklepać przeglądarkę kkw29.pl, no i tam są wszystkie informacje, gdzie się znajdujemy, co proponujemy, jaka oferta jest dla dzieci, żeby co można u nas zrobić, w jakim wieku przyjść i no, takie podstawowe informacje można uzyskać tam. A jeżeli chodzi o zapasy, to jest taka możliwość, żeby rodzic z dzieckiem przyszedł na trening i zobaczył, jak to wygląda, zanim podejmie decyzję, no bo czasem ktoś sobie wymarzy, o, moje dziecko będzie grało na saksofonie, a to dziecko jak widzi ten saksofon, to się trzęsie, no i żeby tak nie było z zapasami. Oczywiście pierwsze treningi są zupełnie niezobowiązujące. Nie trzeba się, nie wiem, zapisywać, czy od razu płacić składkę, tylko po prostu przychodzi rodzic, nawet pod opieką rodzica, w zależności jaki to jest wiek, może na tym treningu swobodnie uczestniczyć i później jest konsultacja z trenerem i z rodzicem i później decydujemy, co robimy dalej, ale tak jak mówię, nawet jest możliwość całego miesiąca, jeżeli tylko jest taka potrzeba, żeby dziecko po prostu się zaadoptowało. Jeżeli się ktoś już decyduje na kolarstwo, no to wypadałoby, żeby już jeździł na takim zwykłym rowerze. Jak to wygląda w Swoszowicach? Jak wyglądają nabory? Nie każdy oczywiście posiada rower szosowy i nie jest wymagany, żeby od razu dziecko przyszło, czy rodzic przyjechał z dzieckiem na profesjonalnym szosowym rowerze. Teraz ten okres akurat jesienny jest bardzo dobry, jeżeli chodzi o nabór, ponieważ sezon się kończy i zaczyna się okres przygotowawczy do nowego sezonu. Jeżeli widzimy, że taki młody zawodnik ma chęć do pracy, przychodzi systematycznie na treningi i trenuje właśnie podczas, w tym okresie zimowym, regularnie, to oczywiście otrzyma rower z naszej sekcji, może taki rower otrzymać oraz sprzęt, ubranie. Także wyposażamy młodych zawodników również w sprzęt.
Czyli to nie jest tak, że od razu trzeba wydać się majątek, żeby to dziecko zaczęło przygodę. Też podkreślmy, panie dyrektorze, że przykładowo, jeżeli chodzi o Krakusa Swoszowice, też rowery często przekazuje właśnie miasto do sekcji. Oczywiście, że tak. Prawie co roku staramy się jakieś rowery już takie półprofesjonalne przekazać, aby zawodnicy już w wieku juniora czy juniora starszego mieli po prostu już na czym trenować. Czy są to rowery stacjonarne, gdzie już jest typowo trening kolarski. Natomiast jeszcze wracając do tej bazy, ja wszystkich zapraszam na naszą stronę internetową Zarządu Infrastruktury Sportowej. Jest cała baza klubów sportowych, gdzie można poczytać co, gdzie, kiedy, gdzie się można zapisać, gdzie można, jakie dyscypliny uprawiać i tam rodzic czy dany już młody sportowiec może poszperać, wybrać to sobie, iść zobaczyć. Są często robione dni otwarte, gdzie można przyjść, zobaczyć, połknąć bakcyla i do mistrzostwa droga niedaleka. Jestem przekonany, że po tej audycji w wielu krakowskich domach wybrzmi takie zdanie: w klub idziemy. I nie tylko pójdą do Swoszowic, do Bieżanowa czy na Księcia Józefa, gdzie jest kolejowy klub wodny, ale do wielu innych ciekawych krakowskich klubów. Dziękuję moim gościom za dzisiejszą audycję, a byli to panowie Krzysztof Kowal, dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Dziękuję bardzo. Pan Jacek Małek, wiceprezes klubu sportowego Bieżanowianka. Dziękuję. Pan Michał Skórka, wiceprezes do spraw sportowych kolejowego klubu wodnego 1929. Dziękuję. I pan Piotr Działowy, kierownik sekcji kolarskiej WLKS Kraków Swoszowice. Dziękuję bardzo. Audycję prowadził Michał Knura. Dziękuję. Do usłyszenia.